Dawno, dawno temu żył sobie pewien krawczyk. Zapewne w jego życiu nie zdarzyłoby się nic wyjątkowego, gdyby nie był wielkim dowcipnisiem. Pewnego słonecznego ranka krawczyk jak zwykle pracował, gdy do jego uszu dobiegł głos przekupki. Konfitury sprzedaję! Pyszne konfitury śliwkowe! Krawczykowi ślinka pociekła na myśl o ulubionym smakołyku. Wychylił się przez okno i zawołał. Proszę do mnie, droga pani! Proszę do mnie! Kupił słoik konfitur, posmarował nimi kromkę chleba, ale przed posiłkiem chciał jeszcze dokończyć zaczętą robotę. Kiedy krawczyk zajęty był szyciem, nad kanapką zaczęło krążyć kilka much zwabionych słodkim zapachem konfitur. Hola! Kto was tu prosił? Zawołał krawczyk, odpędzając natrętne stworzenia. Ale im bardziej odpędzał muchy, tym więcej ich przylatywało. W końcu złapał wielki kawał płótna i uderzył nim w stół. Potem policzył rozgniecione owady. Było ich 7. 7 za jednym zamachem! Co za siła! Ha, ha, ha! Śmiał się, rozbawiony własnym dowcipem. Nagle do głowy przyszła mu ciekawa myśl. W mgnieniu oka uszył szarfę z napisem 7 za jednym zamachem. Po chwili paradował ulicami miasta, a wszyscy mieszkańcy ze zdumieniem wpatrywali się w zagadkowy napis na szarfie, którą ów niepoprawny dowcipniś zawiązał sobie na brzuchu. Nikt się jednak nie domyślił, że chodziło o żart. Wszyscy patrzyli na krawczyka z wielkim szacunkiem, a nawet starzy znajomi obawiali się do niego zbliżyć. Każdy myślał, że krawczyk za jednym zamachem zabił 7 ludzi. A on sam dziwił się, że nikt nie poznał się na jego niewinnym żarcie. Gdyby wiedzieli, że chodzi o zwyczajne muchy, myślał uśmiechając się pod nosem. Rozbawiony postanowił spędzić cały dzień na błąkaniu się po mieście. Gdy zapadła noc, krawczyk położył się na kamiennej ławce, by trochę odpocząć, lecz był tak bardzo zmęczony, że zasnął. Gdyby wiedział, że przypadkiem znalazł się w królewskim ogrodzie. Po chwili dostrzegli go dworzanie. Już chcieli wygonić nieproszonego gościa i dać mu solidną nauczkę, gdy jeden z nich ujrzał szarfę z tajemniczym napisem 7 za jednym zamachem. Pomyśleli, że musi to być jakiś waleczny żołnierz, który za jednym razem pokonał 7 przeciwników. Na palcach wrócili do pałacu, aby powiadomić o wszystkim króla. Król postanowił natychmiast przyjąć tajemniczego przybysza do swojej armii. Kazał go potajemnie przenieść do wspaniałej komnaty pałacowej. Następnego dnia krawczyk obudził się i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przecierał oczy, szczypał się w policzek, ale wokoło nic się nie zmieniało. Ani już nie mógł zrozumieć, w jaki sposób znalazł się w tym przepięknym pokoju. Zerwał się z łóżka i już chciał uciekać, gdy nagle drzwi się otworzyły i do komnaty wszedł lokaj. Skłonił się nisko i powiedział: Dostojny panie, król chciałby się z tobą widzieć. Krawczyk nie wierzył własnym uszom. Król? A więc jestem w królewskim pałacu, pomyślał. Jego poczucie humoru od razu dało o sobie znać i po chwili krawczyk zanosił się od śmiechu. Cały dwór zebrał się w sali tronowej i czekał na przyjście tajemniczego gościa. Kiedy krawczyk przywitał się już ze wszystkimi dostojnikami, jego wzrok padł na śliczną twarz młodziutkiej córki króla. Olśnił go połysk jej wspaniałych loków, zachwycił uśmiech i spojrzenie pełne słodycze. Królewna zarumieniła się lekko i uśmiechnęła się jeszcze bardziej uroczo. Patrzyli tak na siebie przez długi czas, a w ich sercach rodziła się miłość. Po śniadaniu król zapytał krawczyka, czy nie zechciałby służyć w jego armii. Krawczyk chciał wyjaśnić całe nieporozumienie, lecz w tej samej chwili królewna uśmiechnęła się tak pięknie, że postanowił jednak zostać u króla.
Ale szczęście nie trwało długo. Żołnierze byli coraz bardziej zazdrośni o względy, jakie król okazywał Krawczykowi. Sami bali się przeciwstawić takiemu wojakowi, który potrafi pokonać 7 za jednym zamachem, więc wybrali się ze skargą do króla. Oświadczyli mu, że nie mają ochoty mieszkać pod jednym dachem z kimś, kto zabija 7 ludzi za jednym zamachem. Król zmartwił się. Nie chciał stracić swoich wiernych żołnierzy. Coraz bardziej żałował, że przyjął do armii tego tajemniczego jegomościa. Ale co robić? Nie można przecież wypędzić go bez powodu. Przez cały dzień król łamał sobie głowę, jakby tu pozbyć się Krawczyka na zawsze. W końcu wezwał Krawczyka i powiedział: niedaleko stąd jest wielki las. Mieszkają tam dwaj olbrzymi, którzy wciąż wyrządzają rozmaite szkody w moim państwie. Jeśli uda ci się ich zwyciężyć, dam ci moją córkę za żonę i pół królestwa w prezencie ślubnym. Na te słowa serce Krawczyka omal nie wyskoczyło z piersi. Tak bardzo się uradował. Ale jak tu pokonać dwóch strasznych olbrzymów? Chłopiec pobladł ze strachu, ale w tej samej chwili przypomniał sobie o uśmiechu królewny i powiedział: zazwyczaj zabijam 7 olbrzymów za jednym zamachem, ale na twoją prośbę, królu, pofatyguję się do tych dwóch. Krawczyk wyruszył w drogę, czując jak nogi trzęsą mu się ze strachu. Wiedział, że siłą nie pokona olbrzymów. Trzeba było zdać się na przebiegłość i spryt. Wszedł głęboko w las, rozglądając się uważnie we wszystkie strony. Nagle usłyszał przerażający grzmot. Ale niebo było bezchmurne. Nic nie wróżyło nadciągającej burzy. Znowu coś huknęło, ale tym razem Krawczyk zrozumiał, że to nie grzmoty. Poszedł w stronę, z której dochodziły odgłosy i ujrzał dwóch śpiących olbrzymów. Leżeli na miękkim mchu i chrapali tak potężnie, że liście spadały z pobliskich drzew. Krawczyk myślał przez chwilę, a potem nazbierał kamyków i wdrapał się na drzewo. Usiadł na gałęzi, która znajdowała się tuż nad głowami śpiących olbrzymów, i stamtąd zaczął rzucać kamyczek po kamyczku. Pierwszy trafił w pierś jednego z olbrzymów, który z początku nic nie poczuł. Po chwili jednak olbrzym obudził się, podrapał w głowę i trącił łokciem swojego towarzysza. O co ci chodzi? Daj mi spokojnie spać. Coś ci się chyba przyśniło. Bleh, powiedział ziewając drugi. Nic ci nie zrobiłem. I znów zapadli w głęboki sen, chrapiąc jeszcze donośniej. Wtedy Krawczyk rzucił większy kamyk prosto w pierś drugiego olbrzyma, który zerwał się na równe nogi i wrzasnął. Dlaczego rzucasz we mnie kamieniami? Niczym w ciebie nie rzucam. Daj mi święty spokój. Oburzył się pierwszy. Zaczęli się kłócić, oskarżać jeden drugiego. W końcu uspokoili się i położyli spać. Tym razem Krawczyk wybrał największy kamyk i z całej siły rzucił w nim w głowę pierwszego olbrzyma, który rozwścieczony zawołał. Tego już za wiele. Poczekaj, już ja ci pokażę. Rzucił się na swojego kompana i cisnął nim o drzewo tak mocno, że wszystkie gałęzie zadrżały i Krawczyk omal nie spadł na ziemię. Drugi olbrzym nie pozostał dłużny swojemu koledze i po chwili obaj walczyli z taką furią, że nawzajem się pozabijali. Krawczyk już wcześniej zeskoczył na ziemię, gdyż olbrzymy w swej furii w każdej chwili mogłyby powalić drzewo, na którym siedział. Wyjął szablę, którą nosił przy pasku i przebił nią pierś każdego z olbrzymów, żeby zdawało się, że to on ich zabił. Potem wrócił do pałacu, stanął przed królem i oświadczył. Miłościwy panie, zadanie zostało wykonane. Nawet ci nie zranili? Spytał król, zdziwiony, że widzi Krawczyka całego i zdrowego. Ani jednego zadraśnięcia, jak widzisz, wasza wysokość. Trochę się tylko potargałem. Odrzekł Krawczyk z całej siły, powstrzymując się od śmiechu. Król wysłał do lasu dworzan, aby sprawdzili, czy to wszystko prawda.
A gdy wrócili, krawczyk poprosił o obiecaną nagrodę. Ale król nie miał zamiaru dotrzymać swojej obietnicy. Zanim oddam ci córkę za żonę i pół królestwa, musisz jeszcze coś dla mnie zrobić. W lesie mieszka jednorożec, który sprawia mi wiele kłopotów. Masz go schwytać i przyprowadzić do pałacu. Mam nadzieję, że się nie boisz. Oczywiście, że nie, wasza wysokość, raczy żartować. Po tamtych dwóch olbrzymach jednorożec to sama przyjemność, odrzekł krawczyk. W głębi duszy nie czuł się jednak tak pewny siebie, ale wspomnienie królewny kazało mu zapomnieć o wszelkim niebezpieczeństwie. Przed wyprawą długo się namyślał. W końcu postanowił zabrać ze sobą tylko mały toporek i sznur. Tym razem nie musiał długo szukać swojego przeciwnika. Ledwie wszedł do lasu, jednorożec wybiegł ze swego ukrycia i z impetem ruszył na Śmiałka. Ale krawczyk nie dał się zaskoczyć. Oparł się plecami o wielkie drzewo, a gdy napastnik był tuż, prędko odskoczył na bok. Jednorożec nie zdążył się zatrzymać, wpadł na drzewo, a jego róg wbił się głęboko w pień. Szarpał się, wierzgał, prychał groźnie, lecz na nic się to nie zdało. Był uwięziony. Krawczyk związał jednorożca sznurem, odciął róg toporkiem i zaprowadził do pałacu. Król, który i tym razem nie chciał dotrzymać obietnicy, rzekł. Przykro mi, ale przed ślubem czeka cię jeszcze jedno zadanie. Musisz zabić wielkiego dzika, który wyrządza ogromne szkody w całym kraju. Och, dzik czy zając, to dla mnie żadna różnica. To będzie błahostka, odrzekł krawczyk, uśmiechając się pod wąsem. I rzeczywiście, tym razem czuł się mniej przerażony. Z każdą nową przygodą jego odwaga rosła. Poszedł więc do lasu bez wahania. Po drodze, na niewielkiej polance, ujrzał kapliczkę. Dokładnie obejrzał i przyszedł mu do głowy pewien sprytny pomysł. Kiedy dzik usłyszał, że ktoś zakłóca mu spokój, rzucił się na Śmiałka, chcąc go przebić swoimi ostrymi kłami. Ale krawczyk puścił się pędem w stronę kapliczki, wbiegł do środka, a potem przez małe okno wyszedł na zewnątrz. Dzik, który biegł w ślad za nim, także wpadł do kapliczki, ale przez okno w żaden sposób nie mógł się wydostać. Krawczyk zdążył pobiec naokoło i zabarykadować drzwi, aby dzik nie mógł wyjść z kapliczki. Potem zawołał królewskich myśliwych, by byli świadkami, że dzik jest uwięziony i ruszył do pałacu po obiecaną nagrodę. Tym razem król musiał ustąpić. Oddał krawczykowi swoją córkę za żonę, a w prezencie ślubnym ofiarował nowożeńcom pół królestwa. W przeciwieństwie do ojca, królewna była bardzo uradowana, bo od dawna już kochała krawczyka całym sercem. Wkrótce potem odbyło się huczne wesele, a krawczyk stał się wielkim panem i przede wszystkim najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.